Jak zwykle ogromne podziękowania dla moich drogich patronów za wsparcie i jednocześnie zachętę do dalszego działania na rzecz popularyzacji życia bez starożytnych religijnych zabobonów naszych przodków. Czołem wam wszyscy bezbożnicy, tym razem w sierpniu 2022 roku, a materiał dzisiejszy nazwałem niczym niespeszony ateista, który nie boi się spalenia w piekle. A dlaczego taki tytuł, do kogo i do czego zmierzam, to okaże się za chwileczkę w drugiej części tej głównej mojego materiału. No a na sam początek, jak zwykle, tradycyjne ostrzeżenie, że jest to kanał dla nas, dla ateistów. Nie chodzi tutaj o przekonywanie kogokolwiek do czegokolwiek, a o podanie paru informacji, plotek wokół zwariowanego religijnego świadka. Też dla tych, którzy okrakiem siedzą gdzieś na tym płocie, no i potrzebują jakichś argumentów, lub dla tych łagodnie wierzących, którzy jeszcze boją się tego spalenia w piekle, no i chcą się upewnić, że może im to nie grozi, dodać sobie odwagi, to takich bardzo gorąco też witam. Na pewno nie tych zacietrzewionych wierzących, okopanych w swojej wizji świata, świata rządzącego przez ich niewidzialnego przyjaciela w niebie, no w pierwszej kolejności stworzonego, potem nadzorującego, właśnie tutaj cały czas nad nami czuwającego, no to na pewno nie jest to dla nich miejsce. Potem tracą czas, nerwy niepotrzebnie, mają jakieś pretensje do mnie. No, to się rzadko zdarza, ale od czasu do czasu się zdarza. I tak po ostatnim materiale, gdzie upamiętniałem naszego zmarłego kolegę Jurka Bokłaszca, wpadł tutaj kolega o imieniu Miron444. Nie wiem, czy tak ma też w dowodzie. W każdym razie wkurzył się niesamowicie. Pisze, że dotrwał tylko do 3/4 materiału, kiedy zacząłem tutaj mówić o tej nieszczęsnej ustawie medialnej, o ochronie uczuć religijnych chrześcijańskich, któremu powinno się skasować te paskudztwo, jeżeli już to zastąpić jakimiś oświeceniowymi, humanistycznymi zapisami. Jeżeli już, bo to w ogóle nie powinno nic być. No więc tutaj pyta, jakie to są te nowoczesne prawa? Konkrety, a nie jakaś demagogia. Ogólniki, jakieś pierdoły i farmazony piszesz. I tak dalej, i tak dalej. Potem jest o islamie, spróbuj się śmiać z islamu, chętnie sobie to też posłucham. No i o buntowniku ateiście, który próbuje zreformować kościół, do którego nie należy. Zapowiada krucjatę i tak dalej, i tak dalej. Także widzimy niewesoło. No ale nie mam tutaj żadnych wyrzutów w stosunku do kolegi 444, bo nie powinien był w ogóle zajść tak daleko jak do 3/4 materiału. Jakim cudem dobrnął do tego punktu, to jest pytanie. Bo już on i tacy jak on powinni odpaść po paru sekundach mojego materiału, kiedy dziękuję patronom i mówię to, co mówię. I potem wszystko jest już wiadome. Ale po co to też cytuję? Dlatego, że no, dla zabawy to jedno, ale przede wszystkim, żeby się uczyć właśnie. Są takie głosy ważne, bo dzięki nim widzimy, co taki wierzący, urażony ma w głowie. Przy okazji zdradza, że kompletnie nie pojmuje tej sprawy Kościoła, kiedy pisze, że jako ateista, wojownik, buntownik zamierza walczyć, reformować Kościół, do którego sam nie należy. No wszystko postawione to jest, tutaj jest na głowie, bo nam wcale nie zależy na poprawie, reformacji Kościoła. Dla nas czym gorzej tam jest, czym bardziej obrzydza do siebie wiernych, czym więcej ich odchodzi zdegustowanych, tym dla nas lepiej. Chcemy jak najgorzej dla Kościoła, żadnych reformacji i jego poprawy. A w ogóle to jako ateiści chcemy namawiać ludzi, propagować właśnie życie bez zabobonów katolickich, czy szerzej chrześcijańskich w tym przypadku, żeby w ogóle nie potrzebowali takiej instytucji jak Kościół, a co za tym idzie pośredników między nimi a Panem Bogiem w sutannach, z czego potem wszystkie patologie wypływają w dalszej kolejności, ale przyczyna tego wszystkiego jest wiara w nonsens religijny ludzi i staramy się popularyzować tak jak tylko możemy w naszym gronie, zaczynając od naszych dzieci i bliskich i otoczenia, właśnie życie bez tych zabobonów. To na poziomie ateistycznym, a również na poziomie świeckim, bo i na tym działamy, no to staramy się właśnie oddzielać Kościół od państwa, odcinać go od finansowania, co może kiedyś nastąpi po obaleniu pisiorów. Nadejdą takie czasy. To jest na poziomie świeckim. Tutaj równolegle na tych dwóch działamy i tutaj o wierze samej się nie mówi. I też widzimy przy okazji, widzimy, co to jest właśnie ta urażone uczucia.
I bardzo nie lubię, kiedy właśnie ateiści stosują tą sztuczkę, że mówią, nie ma czegoś takiego jak ten uczuć religijny, co to jest takiego, nie ma definicji i tak dalej. No nie, no nie potrzebujemy definicji, nie ma co tutaj udawać. Dobrze wiemy, co to jest właśnie urażenie człowieka, kiedy krytykuje się, wyśmiewa się, czy podważa jego właśnie przekonania, jego gusta, no we wszelakich dziedzinach. Przy czym jest tylko jedna wyjątkowa dziedzina, religia, kiedy takiemu człowiekowi od dziecka wtłacza się do głowy, że to jest coś, co wszyscy muszą szanować, respektować i chodzić wokół tego na paluszkach. Oczywiście oni już nas, chrześcijanie, nie chcą zabijać, ale do sądu chętnie by nas wzięli. Gdyby mój kanał był na przykład bardzo znany, jakiś tam publiczny, to ktoś by tam pewno zaraz się znalazł i podał do sądu za obrazy uczuć religijnych, nad czym zresztą teraz pisiory robią wszystko, żeby coś takiego wprowadzić, jeszcze zaostrzyć te prawa. No ale to nie jest mimo wszystko islam. A właśnie, przy okazji islamu, bo tutaj zawsze pada ten argument, przynajmniej bardzo często, że przypomnę sobie go jeszcze. O mam, rozpraw się jego mościu, może też z religią islam. Zacznij negować, podważać, śmiać się, chętnie posłucham. Tak, to jest ten bardzo częsty motyw, który słyszymy z ust rozwścieczonych katolików. I warto mu poświęcić minutkę, którzy właśnie tak reagują w tego typu sytuacjach, przywołując szybko islam i udowadniając. No właśnie, tu jest pytanie, co oni chcą udowodnić? Nie zdałem sobie sprawy, że tylko dają nam dodatkowych argumentów do ręki na to, jakim paskudztwem ludzkości są religie tego świata. I też pokazują, jak łatwo jeden wierzący w jednego Boga, w jedną świętą księgę, mający swoje religijne wartości, jest w stanie krytykować, wyśmiewać, podważać wierzenia innych ludzi tej planety, wierzących w innego Pana Boga, mający inną świętą księgę i inne religijne wartości. To by się kolega cieszył, jakby było o islamie, klaskałby, chwaliłby mnie, klepał po plecach, ale jak przychodzi do jego własnej religii, stop, tutaj zaczyna się problem. No i jeszcze to jest śmieszne, że jacy są dumni z tego, że już nas nie zabijają chrześcijanie czy katolicy w tym konkretnym wypadku, a tamci tak. No czym tu się cieszyć? No to prawda, już nie palą na stosie ludzi, nie maltretują jak naszego Kazimierza Łyszczyńskiego za to, że podważał istnienie Pana Boga, ale nie wynika to z samej religii, z wnętrza, z kościoła jednego czy drugiego, tylko właśnie jest to dzięki nam, walczącym, wprowadzającym wartości oświeceniowe, humanistyczne do życia i odsuwającym właśnie wartości religijne. Kościół od rządzenia, od państwa. To nie jest tylko problem u nas, bo oglądam też kanały eks-muzułmanów i takie same zarzuty im muzułmanie tutaj dają. Dlaczego wy tylko się na islamie skupiacie? Tylko islam krytykujecie, a nie hinduizm, nie chrześcijaństwo. Też robią paskudne rzeczy, a wy tylko islam, islam, islam. Także ta mentalność jest wszędzie poprzez cały świat religijny. No wiadomo, że musimy więcej czasu poświęcać właśnie tej religii, która daje nam w tyłek, bezpośrednio jest z nami związana, niż z jakąś inną religią. Ale tutaj akurat kolega miał pecha z tym jegomościem, bo akurat jegomość jest cięty na islam. I też wkurzam się, jak wiecie, od lat na tą ochronę, apologetykę islamu przez tą stronę właśnie świecko-liberalną, postępową niby, bo ta strona nie odróżnia rasizmu, co to rasa, a co to religia. I dlatego boi się tutaj islamu krytykować i wszystko ucisza. Albo idzie w jakiś symetryzm. No nie, no nie ma tutaj żadnego symetryzmu. Dam taki przykład, jak już jesteśmy przy islamie. Na moment. Nie jest o tym dzisiaj, ale już taką tylko dygresję zrobię krótką, żeby nie być gołosłownym. Czy wiecie na przykład, gdzie została odwołana Parada Równości? Oczywiście jak co roku przetoczyła się parady, przetoczyły się przez cały zachodni świat. W jednym tylko państwie, w jednej stolicy została ona odwołana. Otóż była to Norwegia, gdzie w centrum Oslo islamista chodził od baru do baru gejowskiego i strzelał do ludzi, zabił dwie osoby tuż przed paradą, to było w czerwcu tego roku, no i postanowiono, że ze względu na bezpieczeństwo jednak odwołają imprezę, bo nie wiadomo, czy to był tylko pojedynczy
terrorysta, czy może bardziej zorganizowana akcja i dopiero masakra zacznie się w tłumie, więc odwołano. No ale potem czytam, że mimo wszystko jednak ze strachem, ale organizatorzy postanowili jednak wyjść na ulicę i pokazać, że się nie boją. No ale impreza nie była zbyt liczna chyba i no, generalnie popsuta. Norwegia byłaby tu doskonałym przykładem, jak i cała Skandynawia, na ten paradoks, że te kraje osiągnęły wysokie, niezwykle standardy życia przez odsunięcie dawno temu religii od władzy, kościołów, sprowadzając je tylko do symbolicznej roli, do których w ogóle już mało kto tam chodzi. Właśnie osiągnęli tę demokrację dbającą o też osłonę socjalną człowieka, no, poszanowanie praw człowieka, zwierząt, przyrody, bo wiemy, jak ekologia też tam wysoko stoi, no i w ogóle wartości humanistyczne bardzo, na bardzo wysokim poziomie. I to są właśnie te wartości, o które tak pieklił się ten kolega. 4-4-4, pokaż mi, co to jest takiego w kontrze do chrześcijańskich wartości. No właśnie to są te wartości osiągnięte bez religii, wbrew religii. Religia nawet stoi na przeszkodzie, żeby osiągnąć takie właśnie wysokie standardy życia. No ale z drugiej strony właśnie opierając się o te same wartości, poszanowanie człowieka, tą dobroć, wyrozumiałość dla drugiego, pozwolili na islamizację swoich krajów, żeby przybysze czuli się dobrze, mogli sobie uprawiać swoją religię, nawet tak barbarzyńską, to zgodzili się na budowę niezliczonej ilości meczetów, infrastruktury generalnie całej. No i teraz to się odbija, tak jak się odbija. Tutaj wystarczy niewielu zamachowców. Zwróćcie uwagę, tylko jeden do tego, żeby cała impreza została odwołana. No i kilku, żeby w ogóle sparaliżować kraj cały, bo nie wiesz, co następnie się stanie. A to nie są nasze Bąkiewicze, kato narodowo-kibolskie Bąkiewicze, który tam jeden z drugim rzuci racę, cegówkę i ucieka szybko, bo najbardziej boi się o swoje życie. Ci ludzie gotowi są na śmierć, jak ten, który strzelał, liczył się z tym, że jego zastrzelą i zostanie dumnym męczennikiem i potem dojdzie do raju i dostanie 72 dziewice. I tak to działa. I tutaj kłania się niezrozumienie tej statystyki często, że co to tylko statystycznie tam jest bardzo niewielu. Niewielu naprawdę trzeba do tego, ale oni mają wsparcie w całej Rewny. W tysiącach, którzy tego nie zrobią, ale ich wspierają, ukrywają, popierają i całej infrastrukturze, która jest tam już zbudowana. A co się dzieje w takiej Norwegii? No to popatrzmy, zawsze zachęcam do mojego materiału numer 16, gdzie między innymi opowiadam i pokazuję konferencję, słynną konferencję już islamską w 2013 roku w Oslo, nazwaną pokojową, żeby było ciekawiej, na której to udowadniają, że nie są absolutnie żadnymi ekstremistami. Pochodzą z różnych odłamów islamu, a mimo to jednogłośnie popierają zabijanie apostatów, zabijanie bluźnierców, kamienowanie kobiet za cudzołóstwo, bo to jest najlepsza kara dla ludzkiego gatunku, jaka może być, opisana w Koranie, w Sunie, z woli Allaha, i taką będą wszędzie zaprowadzać. Także w Norwegii, i potem mówią, spróbujcie nas tylko deportować. Ha, ha, ha. Next question. How many of you agree that the punishments described in the Quran and the Sunnah, whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is, if it is from Allah and His Messenger, that is the best punishment ever possible for humankind. And that is what we should apply in the world. Who agrees with that? Wszyscy się z tym zgadzają jednogłośnie i wcale nie są fanatykami, bo po prostu islam taki jest, nie ma innego islamu, oni są mu wierni. Takim, jakim jest. To się naprawdę dzieje tam. To nie jest Afganistan, Pakistan, Oslo. Rok 2013, ale od tego momentu nie jest lepiej, a tylko gorzej jeszcze. To był jeden z moich lepszych materiałów, ale ma najmniejszą ilość wejść, no bo to jest o islamie, czyli sprawy bardziej nam odległe, no ale jako ateiści powinniśmy się interesować całym religijnym światem. A nie tylko naszym katolickim tutaj kościółkiem. Ale do czego zmierzam? Właśnie do tej ciszy wokół tego tematu. Czy słyszeliście coś o tym? Kompletna cisza, zmowa milczenia. Mamy tylu tych liberalno-lewicowych dziennikarzy, tyle portali i nigdzie nic o tym. Żaden się nie zająknie na ten temat, bo to jest islam. A teraz wyobraźmy sobie sytuację odwrotną, analogiczną, gdzie chrześcijanin robi to samo w jakiejś europejskiej stolicy. I jaka wrzawa byłaby wokół tego tematu. I dlatego wkurzam się zawsze na tę dysproporcję. Oczywiście rozumiemy, że nie bronię naszych katolickich fanatyków, tylko zło można stopniować. Religijne zło podlega też stopniowaniu. Każda religia jest absurdalna, ale niejednakowo szkodliwa i niebezpieczna w danym okresie oczywiście historycznym.
No i tak kolega 444, katolik broniący wartości chrześcijańskich, tutaj zainspirował do powiedzenia parę słów swoim wpisem, dlatego czasem warto takie głosy przytaczać. Warto też, żeby posłuchał, ale chyba go już nie ma, bo dostał opieprz, żeby zamiast pyskować po prostu pokornie, jak już tutaj wchodzi, słuchał i się czegoś uczył. No i pewno się obraził. No i po to jest ten kanał, żeby o takich sprawach mówić, nie przekonywać przekonanych już, bo to nie o to chodzi zupełnie, no ale poruszać wiele spraw związanych z tym fenomenem religii, fenomenem, który wykracza dużo, dużo dalej niż tylko ludzie wierzący. Również pierze religia mózgi ateistom. No i tutaj mamy tę plagę tak zwanych chrześcijańskich ateistów. Nie będzie dzisiaj o Magdalenie Środzie, nie, o której zawsze mówię od lat. Dzisiaj dam jej spokój, bo poruszę tutaj temat naszego profesora, religioznawcę, który to za wzór człowieczeństwa uznaje tę oto postać. Jak mówi, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, ona powinna być dla nas wzorem. Uważam, że Jezus, żeby już Państwo mieli świadomość, jest wspaniałym wzorem człowieczeństwa, ukrzyżowanie Jezusa. Otóż jest to czyn poniekąd symboliczny, bo kiedy się pojawia człowiek odważny, krytyczny i moralny, no to się go krzyżuje właśnie. No musimy mieć jakieś wzory człowieczeństwa, takie, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, to musimy mieć jakieś autorytety moralne, no inaczej żylibyśmy jako te lebiody, prawda, z całym szacunkiem na lebiody, bo, czy innej roślinności. Tak, no, wpadłem sobie kilka dni temu właśnie na kanał naszego kolegi ateisty Kuby. Wiedziałem, że będzie tam profesor Mikołajko, bo on jest stałym gościem. Czasem lubię go na chwilę posłuchać, ale tylko na chwilę, bo no wiem, co od lat mówi, kiedy przychodzi do prawdziwego chrześcijaństwa, nawet katolicyzmu czy kościoła katolickiego. Wszystko jest na zasadzie, to jest w porządku, tylko wypaczenia. Nie. No, a Kuba tak tego słucha, a nawet nie zaprotestuje, nie powie, panie Zbigniewie, no co pan za kocopoły tutaj opowiada? Nie. No, to już inna sprawa jest, bo to gość utytułowany, no i trzeba się przed nim tam. W każdym razie jestem lebiodą. Dowiedziałem się, że jestem lebiodą, moralnym lebiodą, czyli tą rośliną. Nawet nie wiem, jak ona wygląda, ale nazwa tutaj jest odpowiednia. No i jestem z tego dumny, możecie mnie tak nazywać, lebiodą. Bo daleko mi do takich wartości humanistycznych, takich wartości człowieczeństwa. Bardzo daleko. Coś niesamowitego. O ile wierzącym można wiele wybaczyć, zrozumieć, no bo wiemy, na jakiej zasadzie to działa, wyparcie pewnych rzeczy niedobrych z umysłu, a skupianie się tylko, wybieranie sobie tych fajnych wersetów, które pasują, no to takiemu człowiekowi, utytułowanemu profesorowi, religioznawcy, który jeszcze mieni się niewierzącym, czasem mówi ateista, czasem agnostyk, bo to się mu też myli, ale w każdym razie niewierzący, no to tutaj moglibyśmy czegoś większego wymagać od niego. Jeszcze zafascynowany jest ukrzyżowaniem. Tak straszną, tak strasznie nieetyczną, niemoralną doktryną, która leży u samych podstaw chrześcijaństwa, czyli ojciec tam krzyżuje syna za grzechy innych, czyli odpowiedzialność zbiorowa, grzech pierworodny w ogóle, samo pojęcie grzechu, to jest coś tak wstrętnego, tak antyhumanistycznego, że naprawdę jest się tutaj czemu dziwić, kiedy ten człowiek takie rzeczy plecie. I nie zdaje sobie sprawy, bierze udział w tej dziecinnej grze, takiej właśnie polegającej na wybieraniu sobie tylko tych fajnych rzeczy, a zapominaniu o istocie sprawy. A co jest istotą u takiego Jezusa? Nauczania. Po co przyszedł na ziemię w pierwszej kolejności? Postanowiłem, że posłuchamy troszeczkę jeszcze Jurka, tak w ramach upamiętnienia jego postaci, naszego zmarłego kolegi Jurka, który przepięknie, wspaniale o tym mówił, z wielką kulturą jak zawsze, ale zdecydowanie. I takich ludzi należy słuchać. Jezus dzieli ludzi na wiernych i niewiernych. Dla tych pierwszych zapowiada zbawienie, dla drugich potępienie, niezależnie od ich postawy moralnej. Za główne kryterium oceny człowieka uznaje nie jego czyny, lecz lojalność. Jezus nagradza lojalnych, a tych, którzy nie stają po jego stronie, straszy srogą karą. Ta idea została w Ewangelii jasno sformułowana i wielokrotnie powtórzona. Oto przykłady. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne.
Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jezus uczy więc swoich wyznawców, by widzieli w niewierzących bliźnich ludzi godnych potępienia. No więc właśnie, i o to chodzi, o to chodzi. A przy okazji widzimy, że Jurek też za życia był lebiodą, dumnym, stuprocentowym lebiodą. No i nie możemy o nim nigdy zapomnieć, zawsze przytaczać powinniśmy jego materiały, fragmenty, kiedy tylko nadarzy się okazja, no i rozpowszechniać. Tak by mogli je oglądać przede wszystkim ateiści, którym brakuje argumentów, kiedy słyszą właśnie tego typu bezsensowną gadaninę. Tam pada więcej cytatów, ja tutaj ten materiał skróciłem. No i gdyby nasz pan profesor ateista słuchał tego typu rzeczy, to może by przestał uprawiać tę, jeszcze raz powtarzam, infantylną grę polegającą na wybieraniu sobie tych fajnych wersetów, które mu pasują, a pomijaniu tego głównego chrystusowego przesłania, dla którego został zesłany przez jego tatusia na ziemię, czyli nawracanie ludzi i zwalczanie innych bogów przed swoim tatusiem, czyli de facto jedną i tą samą osobą, co pada w pierwszym, najważniejszym punkcie dekalogu. Oczywiście mówimy tutaj o postaci literackiej, no ale czy nie można sobie było znaleźć w całym dorobku ludzkości, literackim dorobku, bardziej odpowiedniej postaci do propagowania i właśnie podawania jako przykład człowieczeństwa, humanizmu? To jest coś niesamowitego, że trzeba się uciekać do tego rodzaju postaci. Szaleńca, który gonił 2000 lat temu na pustyni, właśnie wygadywał takie głupoty, że kto ze mną, to będzie zbawiony, kto przeciwko, to potępiony na wieczność. No to jest psychiatryk, to jest po prostu psychiatryk na dzisiejsze standardy i to jeszcze zamknięty. Oczywiście od czasu do czasu zdarzało mu się gdzieś tam wyleźć na górę i coś tam sensownego powiedzieć, no ale to na zasadzie zepsutego wskazówkowego zegara, który i tak dwa razy na dobę pokaże prawidłowy czas. W dalszej kolejności mamy też ateistów, których trudno tutaj nazwać chrześcijańskimi ateistami, ale mimo to też odwołują się do piękna Ewangelii i do prawdziwego chrześcijaństwa. I tutaj nie uwierzycie, kto się bawi w tę grę. To jest coś nieprawdopodobnego po prostu. Nasz gej polityk, który kiedyś tutaj strasznie jechał na pisiorów, ale w tym kontekście, że są bardzo złymi katolikami, nieprawdziwymi, udają katolików, dlatego że nie zachowują się tak, jak mówi o tym, tak jak mówi o tym. Tak, jak mówi o tym Ewangelia. To nie ma nic wspólnego z miłością i to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Które to ma wiele wspólnego z miłością, tylko no te złe pisiory, katolicy udawani, po prostu nie stosują się do Ewangelii. No i przyznacie, że już trudno o bardziej kuriozalnego obrońcę ewangelicznych prawd i prawdziwego chrześcijaństwa w Polsce niż Robert. Robert, którego notabene bardzo lubię, cenię. Pomijam politykę, abstrahuję od tego, bo to jest inna sprawa, ale bardzo go chwaliłem w zeszłym roku jako ateistę, naprawdę, kiedy wystąpił na inscenizacji Łyszczyńskiego, właśnie jako Łyszczyński, i po jego ścięciu wygłosił wspaniałą naprawdę mowę, bardzo odważną, antyreligijną w wielu punktach. Naprawdę nie mogłem się go nachwalić, co uchwycone jest na moim dokumencie właśnie z tamtego roku, z Dni Ateizmu, z inscenizacji. Do czego zachęcam. No i potem słyszymy takie kwiatki i ręce opadają i nogi. No nie wiadomo, o co chodzi. Ta niekonsekwencja u tych ludzi jest no po prostu potworna. Człowiek nie nadąża za nimi. Ja wiem, że powiecie, tu jest polityka, tu się trzeba tutaj mrugnąć okiem do elektoratu, zyskać sobie poparcie i tak dalej, i tak dalej. No ale jemu naprawdę szczerze tutaj z oczu patrzy, kiedy wypowiada te słowa. Ja wierzę, że on wierzy w to, co mówi. No chyba, że tak dobrze udaje, ale naprawdę to wygląda bardzo szczerze. To bym zaryzykował stwierdzenie, że no raczej w to wierzy. Po drugie, no nawet jakbym chciał sobie zyski, jako polityk, wcielając się w jego skórę, jako gej, choćbym chciał sobie taki elektorat przytulić, nie wiem jaki, katolików, czy przypodobać się im chce, to jest jasna cholera, no o co tutaj chodzi, no. I o czym chcę powiedzieć, to, że moja godność osobista by mi na to nie pozwoliła po prostu. Jako geja. Nawiązywać w tym kontekście do wartości, które mnie potępiają przez całe wieki, skazują na śmierć. I to nie są jakieś puste zapisy, one mają konsekwencje, przecież wiemy, do dzisiaj trwające.
To po prostu jakaś właśnie szacunek do samego siebie by mi na to nie pozwolił, taka godność. Nie wyobrażam sobie, żebym mógł, nawet jakbym chciał ten elektorat katolicki sobie tam jakoś ugłaskać. A po trzecie, no to też mnie wyczerpuje tego fenomenu, bo to się dzieje masowo poza właśnie polityką. Ja to słyszę wszędzie. To jest dla mnie jak porażenie prądem co chwilę. Jestem na to wyczulony od tylu lat, po prostu mam uszy. Nie wiem jak wy, ale zwróćcie na to uwagę, jak często to się pojawia, ta miłość nieskończona, miłość chrześcijańska bez przerwy. I to właśnie nie chodzi mi o wierzących ludzi, bo to jest normalne, tutaj wiemy o co chodzi, nie mam tutaj pretensji. Natomiast właśnie z ust ateistów, których lubisz, których cenisz, padają takie słowa bez przerwy o tej miłości, no to człowieka szlak trafia i naprawdę ręce można załamać. I to się nie dzieje tylko tutaj u nas, ale w ogóle jest to fenomen światowy. Co będzie za chwilę na następnym moim przykładzie. Chodzi tutaj o postać, którą też bardzo lubię, Yuval Harari. Znacie go, no, historyk ceniony, niesamowita teraz postać, dzięki jego książkom, bestsellerom, o których tu mówiłem notabene w moim pierwszym materiale, jemu poświęconym, także tutaj jest dowód, jak bardzo go cenię, o cichych ateistach, bo on jest cichym ateistą, za bardzo nie pyskuje, ale niemniej jednak przytoczyłem wypowiedź, że jako gej, bo też jest gejem mieszkającym w Izraelu z mężem, no też w kontekście religijnym to opowiadał, jakie to religia, tutaj problemy dla niego, dla takich jak on stwarza i tak dalej. No bardzo chwaliłem i lubię. I tak ostatnio była taka debata, gdzie on wystąpił, myślę sobie, muszę posłuchać. No ale ręce załamałem, kiedy właśnie nawiązał do wartości, do miłości chrześcijańskiej. Nie tylko miłości, ale uniwersalnej miłości chrześcijańskiej, uniwersalnej, którą to ludzie mimo wszystko wykorzystywali do krucjat, inkwizycji i palenia na stosie ludzi. Chodzi tu o czarownicę. No myślałem, że ze stołka spadnę. You can take Christianity with the ideal of love and universal love, and in the name of love, you have the Inquisition and the Crusades and burning people and killing heretics because of love. Tak, to wszystko działo się z powodu miłości. W imię miłości były krucjaty, święta inkwizycja, mordowano heretyków, palono ludzi na stosach w czarownicę właśnie przez miłość, twierdzi Yuval Harari. To rzeczywiście dziwny zbieg okoliczności, że przez te wszystkie wieki tak chrześcijanie katastrofalnie się mylili, źle interpretowali swoje słowa o uniwersalnej miłości do drugiego człowieka. Coś niesamowitego. A może właśnie wypływało to z tych tekstów bezpośrednio. Może te teksty zachęcały do właśnie krucjat, wypraw krzyżowych, z krzyżem w ręku mordowania innych, by nawracać innych ludzi. Według słów Chrystusa, idźcie i nawracajcie inne narody, plemiona w różnych językach i tak dalej, by wierzyli w jedynego prawidłowego Boga, a nie żadnego innego. A czy dlatego też zamordowali naszego Łyszczyńskiego przez pomyłkową miłość do drugiego człowieka, czy może z podstawowej doktryny chrześcijaństwa i w ogóle każdej religii, czyli doktryny o bluźnierstwie, które musi być karane śmiercią. Zresztą nie tylko ludzi mordowali, ale palono książki właśnie. Wszystko, co z bluźnierstwem było skojarzone. Czy dlatego palono czarownicę na stosie, że też pomylono piękne doktryny o szacunku, zwłaszcza do kobiet? Czy może dlatego, że się bali? Po prostu taka była wiedza tych ludzi, prymitywna wiedza na tamte czasy, że ściągną jakąś klęskę żywiołową na ludzi, właśnie te kobiety, które tam jakimiś ziołami się zajmowały. No takie były tamte czasy. Teksty. I to, że oni takie głupoty opowiadają, to jest jedno, ale jest druga strona przerażająca, że każdy słucha tego z zafascynowaniem i to nie mówię o ludziach wierzących, tylko ale przede wszystkim też ateistach, którzy słuchają tego i przytakują, bo jak gdzieś pojawia się słowo miłość, to od razu nam łzy się w oczach robią i mówią, jaka to piękne, jak on pięknie mówi po prostu i do czego ci ludzie są zdolni, że nawet tak piękne idee potrafią wykrzywić. Chciałbym na 5 minut się znaleźć koło takiego człowieka i powiedzieć mu, Yuval, wstydziłbyś się po prostu jako gej nawiązywać do uniwersalnej chrześcijańskiej miłości. Po prostu gdzie masz szacunek do siebie? Tutaj powracam jeszcze raz do tego wątku szacunku, do samego siebie po prostu. Nic by mnie nie zmusiło, żeby takie rzeczy wygadywać, jak byłbym gejem. Czy twierdzisz, że prześladowanie homoseksualistów przez całe wieki było też spowodowane pomyłkowym, po prostu źle rozrozumianą miłością do was, do tych ludzi, czy może wypływało bezpośrednio z doktryn, które nakazywały zabijać takich ludzi? Coś niesamowite. Wiecie co?
posłuchajmy jeszcze na chwilę wspaniałego Jurka, który jak zwykle ze swoim stoickim spokojem, kulturą wielką, ale bardzo dosadnie mówi właśnie o tym. Pismo Święte mówi: biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia. Lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich. A także, ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich. A Biblia jest zabytkiem kultury, ale także kroniką obyczajów z odległej przeszłości. Obyczajów nierzadko barbarzyńskich. Ci, którzy nawołują do szacunku dla biblijnych wersetów nakazujących zabijanie homoseksualistów, cofają nas moralnie w tę odległą przeszłość. Przepiękne słowa. Musicie sami przyznać, że ciężko byłoby to lepiej wyrazić. No i to jeszcze raz nawiązanie do naszego kolegi, który nas opuścił, którego bardzo brakuje i ciężko po nim zapełnić tutaj lukę. No a sam Harari, oczywiście to mądry człowiek, dalej oglądam jego materiały, z tym, że kiedy przychodzi do religii, no to mamy ten fenomen, że nawet gej ateista potrafi tak bredzić. To jest niesamowite i tu mam zawsze problem z tymi takimi grzecznymi ateistami, cichymi, którzy się boją wychylać za bardzo, takimi dziamdziowatymi, że są cholerni, ale to cholernie niespójni. Niekonsekwentni, bez przerwy się miotają. Czasem potrafią coś fajnego powiedzieć, jak mają dobry dzień, prawidłową nogą z łóżka wstaną, ale potem następnego dnia właśnie plotą takie derdymały o miłości chrześcijańskiej. No i my jeszcze raz powtarzamy, ta zdolność do wypierania niewygodnych doktryn, jak w tym przypadku doktryn, które każą ich mordować. I skupieniu się w następnym rozdziale na fajnym wersecie typu kochaj bliźniego jak siebie samego. No i się cieszą i głoszą takie rzeczy poprzez cały świat, jak Harari, który ma potężną oglądalność i dociera do milionów. No i takim właśnie gadaniem tylko wspiera tych religijnych ludzi, których utwierdza w przekonaniu, że ich religia jest, w tym przypadku chrześcijańska, jest naprawdę miłością. Tylko problem jest z ludźmi, którzy to zawsze potrafią najwspanialsze idee spartolić. Tak nie wiadomo skąd po prostu. Taką mają naturę. No i to mu mam za złe. I tak skonstruowałem mój materiał. Właśnie na początku chciałem tego typu przykłady dać, żeby teraz zaprezentować fantastyczną postać amerykańskiego ateisty, bardzo mało u nas znanego, prawie w ogóle. Takiego outspoken, jak to się mówi. Tutaj ciężko mamy zawsze problem z jednym polskim słowem. Na kogoś takiego, który dumnie, głośno, wszędzie o tych sprawach mówi. Mało tego, jest synem bardzo znanych rodziców na cały świat. No, oni już nie żyją, ale byli bardzo sławnymi ludźmi i tutaj potrafił się im przeciwstawić, bo innymi trzeba dodać, i potrafił się przeciwstawić i jakoś to ze sobą pogodzić. To jest tutaj właśnie niesamowite i chciałem dać jako przykład dla tych, którzy mają problemy właśnie w rodzinie. A jest to koszmarny problem, jak widzę. Jak się nauczyłem przez te wszystkie lata obcowania właśnie z ateistami, odkąd internet zaistniał, bo dla mnie to był zawsze kosmos, nie istniały takie problemy. A potem zacząłem się dowiadywać o te wiadomości, które do mnie ludzie piszą, opisują swoje życie, swoje perturbacje, problemy właśnie z rodzinami katolickimi czy religijnymi. No i z tym problemem, jak tutaj potem dokonać tego coming outu, kiedy już dochodzą do rozumu, do ateizmu, no ale jeszcze jest ten problem właśnie z wyjściem, żeby nie obrazić ludzi. No to jest psychologiczny problem. Ja sobie to tylko mogę wyobrazić, że to jest tak, jakby powiedzieć: mamo, tato, nie kocham cię. Już nie dbam o naszą przeszłość, naszych dziadków, przodków, tradycje po prostu. No musi to być ciężkie. W niektórych przypadkach nawet trzeba się po prostu rozstać z rodziną i znam wiele, zaprzyjaźniłem się z wieloma takimi osobami. I tutaj pozdrawiam Weronikę z Niemiec, Kasię ze Śląska, które, żeby tylko wymienić dwa imiona, a jest ich znacznie więcej, które musiały się rozstać niestety z rodzinami. Jak się nie da, to się nie da. Są tak fanatyczni po prostu rodzice, że po prostu nie ma innego wyjścia. No ale w większości wypadków, jak to w życiu bywa, ludzie są w miarę
niezacietrzewieni i jakoś to można ze sobą pogodzić. I dlatego dla tych ateistów chciałem dać taki teraz przykład, jak można to wspaniale zrobić i kochać, i szanować rodziców, ale jednocześnie mówić swoje właśnie na przykładzie tego człowieka. Tego oto pokażę zdjęcie i jestem ciekawy, czy ktoś rozpozna, czyim synem on mógł być, bo podobieństwo jest naprawdę uderzające. Dam jeszcze chwilę czasu. No, jestem bardzo ciekawy, może policzę do 5 i powoli pojawi się jego tata. Raz, 2, 3, 4 i 5. Tak, to oczywiście Ronald Reagan. Mówię oczywiście, bo podobieństwo uderzające. Także imię syna niedalekie od ojca, bo Ron Reagan. Przypomnę może dla tych młodszych, bo mogą być tutaj bardzo młodzi ateiści. Dla nas to jest oczywiste, ale dla nich to nie będzie oczywiste, że były prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1981-89. Tak, dwie kadencje był. Z partii bardzo konserwatywnej, prawicowej. No i on, jak i żona Nancy Reagan, byli prezbiterianami. To jest taki odłam kościoła chrześcijańskiego, protestanckiego, który bardzo wielką rolę przywiązuje do właśnie ewangelizacji Pisma Świętego. Tutaj niezwykle poważnie to traktuje. No a syn z tego się wyłamał, z tej tradycji, z religii, o czym za chwilę opowie. No i kilka lat temu wziął, bo jest bardzo znaną postacią w Ameryce, jak sobie mówiłem, komentatorem politycznym, społecznym, prezenterem telewizyjnym, dziennikarzem, no mnóstwo tamtych funkcji ma, a w każdym razie osoba publiczna. I już jako taka wziął udział kilka lat temu w kampanii Fundacji Wolność od Religii, prowadzonej przez Dana Barkera i jego żonę. Wziął udział właśnie w kampanii Wolność od Religii z takim oto hasłem. Hi, I'm Ron Reagan. An unabashed atheist. Witam, tu Ron Reagan, niczym niespeszony ateista, który jest zaniepokojony wpływem religii na nasz świecki rząd. Dlatego też proszę was o wspieranie Fundacji Wolność od Religii, która to pracuje nad rozdziałem Kościoła od państwa zgodnie z intencjami naszych ojców założycieli. Ron Reagan, całe życie ateista, który nie boi się spalenia w piekle. Ron Reagan, lifelong atheist, not afraid of burning in hell. To była pierwsza kampania w roku 2014, a potem sukcesywnie powtarzał, aż wypromował swoje już teraz słynne w Ameryce powiedzenie. Hi, I'm Ron Reagan, an unabashed atheist, not afraid of burning in hell. Doskonałe, niczym niespeszony ateista, który nie boi się spalenia w piekle. I to, jak mówię, stało się bardzo popularne w Stanach, przy czym mam tutaj problem z przetłumaczeniem na polski słowa unabashed. Kolejny problem, bo nie ma takiego fajnego, jednego zgrabnego określenia, bo to jest taki właśnie bezwstydny, ale bezwstydny to by było shameless w takim negatywnym znaczeniu, a to jest taki dumny, bezwstydny, ale dumny to by było z kolei proud, ale to też nie proud. To jest zaprzeczenie od słowa abashed. Być abashed to znaczy takim nieśmiałym, speszonym, zarumienionym, wstydliwym takim właśnie. No i od tego przeczenia. I tutaj ciężko jedno takie słowo. No niespeszony, ale lepiej niczym niespeszony. No, ateista, który nie boi się spalenia w piekle. Pewno można by było lepiej to przetłumaczyć, ale... No w każdym razie po angielsku fajnie to brzmi i podziwiać go za odwagę naprawdę, bo to nie jest łatwo. Ja bym przyrównał na przykład do naszej sytuacji jakby taki syn Wałęsy, który tam się udzielał, chyba Jarosław. Kiedyś tam dość pełno go było w polityce, później przycichł, nie wiem co się teraz z nim dzieje, chyba po tym wypadku na motorze on tam coś przygasł. W każdym razie, no wtedy, kiedy było go pełno w mediach, jakby on coś takiego powiedział, to ja bym to mniej więcej przyrównał. To jest nie do pomyślenia po prostu, nie do pomyślenia, a jednak. Tym bardziej Ameryka, potężny kraj, jeszcze bardziej purytański od nas, te kościoły tam bardziej szalone nawet od naszego katolickiego. Wiemy o tym przecież, co się dzieje w Ameryce, więc no, tu go podziwiać za odwagę. A jaka była reakcja? Ciekawe, właśnie o tym opowiada, pytany przez Dana Barkera. Tutaj przytoczę taki fragment z wywiadu właśnie w telewizji, ich telewizji Freedom from Religion. Mostly positive. Reakcje były przeważnie pozytywne. Ludzie podchodzili do mnie na ulicy i gratulowali. There has been some pushback, though. Even people I've known have. Ale były pewne opory i to pośród ludzi, których znałem, że to było bardzo niegrzeczne. Szczególnie te ostatnie słowa: nie boję się spalenia w piekle. Not afraid of burning in hell. You know, why did you have to say that?
Dlaczego musiałeś to powiedzieć? Czy naprawdę zależy ci na tym, żeby obrażać religijnych ludzi? Moja odpowiedź była nie, ale dlaczego mam nie mówić prawdy, że nie boję się spalenia w piekle? Which is true enough. I'm not afraid of burning in hell. And and if there are any for instance, Christians. I tak na przykład, jeżeli jacyś chrześcijanie oglądają teraz ten program, to zadajcie sobie pytanie. Ask yourself if you're a Christian if you're afraid of burning in a Muslim hell. Czy nie boicie się spłonięcia w muzułmańskim piekle? Czy nie śpicie przez to po nocach? Na takiej samej zasadzie ja nie boję się spłonięcia ani w hinduskim piekle, ani w muzułmańskim, ani w waszym. Ja po prostu idę o jedno piekło dalej. Podobnie jak z Bogiem, idę o jednego Boga dalej, no i o jedno piekło więcej. Ale wierzący są tym bardzo zirytowani, bo to jest uderzenie w samo sedno religii, gdzie piekło jest kijem, a niebo marchewką. Jeżeli teraz zabierzesz im ten kij, to cały projekt się rozpada. Religie wiedzą to instynktownie, że muszą postraszyć piekłem, bo inaczej właśnie się rozpadną. A poza tym, kto bardziej obraża? Ja, który mówi, że nie wierzę w żadne tam życie po śmierci, gdzie będę torturowany ogniem przez wieczność? Czy ty, który mówi, że tak właśnie skończy i będziesz sobie na mnie spoglądał gdzieś tam z góry z wyższością i przyjemnością i być może trzymając jakiegoś szampana w ręku? Stay upstairs and look down on me with some pleasure as you're sipping vintage champagne. I to jest właśnie obraźliwe. A co z tym pomysłem, że dzieci, które nie urodzą się przez przypadek w chrześcijańskiej rodzinie, też będą płonąć na wieczność w piekle? To już nie jest tylko głęboko obraźliwe, ale też można to nazwać molestowaniem dzieci. Jak ty nawet śmiesz coś takiego do dziecka powiedzieć? Że jak nie będzie podążać za twoją wiarą, to czekają go wieczne piekielne tortury? To jest emocjonalne molestowanie. That's child abuse. That's emotional abuse. How dare you say that to a child? Jak słaby musi być twój system religijny, skoro musisz tu wykorzystywać taktykę strachu, aby dzieci przyjęły twoją wiarę? To jest naprawdę żałosne. It's pathetic. Bardzo sympatyczny facet, musicie przyznać. Opowiada kapitalnie, na luzie, z poczuciem humoru, ale stanowczo. I to mi się bardzo podoba. Rzeczy niby oczywiste, no ale to chodzi właśnie o to, żeby mówić otwarcie, publicznie. I to jeszcze pamiętajmy, rok to był 2014, po raz pierwszy, to Ameryka jeszcze była inna. O tym za chwilę odpowie, jak się zmieniła. To też jest ciekawe od tamtego momentu. Tylko parę lat wystarczyło, a tam nastąpiła duża zmiana. No i właśnie dzięki też takim ludziom. Co chciałem powiedzieć, nawiązałem do syna Wałęsy, bo przypuszczam, że on też nie jest kościółkowy, tam chyba nie religijny, no ale na coś takiego nigdy by się nie zdobył. No to taki przykład, że to nie jest łatwo i to jeszcze mówię w Ameryce, w tamtych czasach. No a jak to się wydarzyło wszystko, jak to się zaczęło w tym domu, to też na pewno jesteście ciekawi, więc zapraszam na dalszą część jego opowieści. I always feel a little funny doing that because czuję się zawsze trochę śmiesznie, kiedy mam opowiadać o moim ateizmie, bo ateistą byłem całe życie. And I never know quite what to say to you. I tak naprawdę to nawet nie wiem, co tu wam teraz powiedzieć. Hearing me talk a couple of times, it seems to me that there are probably two different kinds. Ale wydaje się, że mamy tutaj dwa różne typy ateistów. Niektórzy nawet wcześniej mogli być klerykami i potem napotkali coś w rodzaju kryzysu wiary. Więc ich droga do ateizmu była stopniowa. Ja dla odmiany należę do tej drugiej grupy. Po prostu kiedyś zadecydowałem, że nie ma takiej możliwości, żeby to była prawda. I z miejsca odrzuciłem wszelką wiarę, gdy miałem około 10 lat. Przestałem wierzyć w obecność jakiejś supernaturalnej, boskiej istoty we wszechświecie. Dla dziecka to proste, bo dzieci rozumują bardzo zero-jedynkowo. Albo coś dla nich jest prawdą, albo nie jest. I w tym samym czasie, kiedy odkrywasz, że święty Mikołaj jest też nieprawdziwy, powinieneś zastanawiać się nad prawdziwością Boga, przynajmniej u mnie tak było.
You know, it's another white guy with a beard. Bo to taki sam facet z brodą, który cię obserwuje, widzi, czy jesteś grzeczny, czy nie, no i może wynagrodzić albo ukarać. I patrzy na ciebie gdzieś tam z góry. Odkrywasz, że to wszystko jest bez sensu. Taki sam wytwór ludzkiej wyobraźni jak święty Mikołaj. Is a figment of people's imagination. And then you begin to realize that other bearded guy too. Najlepszym chyba wrogiem religii jest właśnie święty Mikołaj. Bo u wielu dzieci podważa ich religijną wiarę. Religious belief, I think. He undermines many children's religious beliefs. So I. A jaka była reakcja twoich rodziców, kiedy oznajmiłeś, że już przestajesz chodzić do kościoła? Going to go to church anymore. And how did they react? At age 12, I. Już w wieku 12 lat postanowiłem skończyć z kościołem, bo ponad wszystko inne byłaby to hipokryzja. It's hypocritical, among other things. And so I told at age 12, I told. No więc pewnego ranka w niedzielę cała rodzina zbierała się do kościoła. No i wchodzi ojciec do mojej sypialni i mówi: ty też ubieraj się w garnitur, bo zaraz jedziemy. He came in and said, you know, get dressed, come on, get, put your suit on, we're going to church. And I said, I'm not going. A ja mu odpowiadam, że nie jadę. To było dla niego coś tak nie do pomyślenia, że nawet tego nie usłyszał. I powtórzył to samo. Get dressed, we're going. And I said, I called after, I said, I'm not going. A ja znowu to samo, że nie mam zamiaru iść do kościoła. And he was wise enough to not try and strong arm me into it. I był na tyle mądry, że nie zmusił mnie do tego. Ale po powrocie z kościoła starał się na mnie wpłynąć. You know, get into it with me, of course, and question me about this. And I was adamant that I. Ale ja byłem stanowczy, że nie będę wierzył w to, co on wierzy. Poza tym byłoby to też brakiem szacunku do kościoła, gdybym tam siedział i udawał, że w to wszystko wierzę. There and pretend that I believed something that I did not. And so he. Tak więc nie powiem, żeby on to zaakceptował, bo miał z tym ogromny problem. Ale nie zmuszał mnie do chodzenia do kościoła. But again, he knew not to try and force me to go to church. He did eventually bring the pastor from the church. Ale kiedyś przyprowadził do domu pastora naszego kościoła, by ten ze mną porozmawiał. Więc któregoś dnia po zabawie na podwórku przychodzę do domu, a tu widzę pastora w pokoju. I ten stara się mnie usilnie przekonać, abym jednak powrócił do kościoła. He was clearly there to try and convince me to come back to the church, and I thought, well, now I've got to deal with a professional here. This is going to be a real challenge for me. No i pomyślałem, że teraz to już mam do czynienia z profesjonalistą i będzie to nie lada wyzwanie. Ale już po 10 minutach zmienił. Mieliśmy temat z Boga na amerykański futbol. Dopiero po wielu latach wyznał mi, jak bardzo prośba mojego taty była dla niego żenująca. A jak zmieniła się sytuacja, kiedy twój tata został prezydentem? No bo wtedy, wiadomo, cała rodzina jest pod radarem. Well, when my father became president. No cóż, kiedy tata został prezydentem, to oczywiście prasa zaczęła robić ze mną wywiady. No i jak to prasa, szukali jakiegoś klina, żeby wbić go pomiędzy mnie a mojego tatę, czyli prezydenta. And so I was being interviewed by the New York Times magazine. I tak kiedyś New York Times robił ze mną wywiad. No i padło nieuniknione pytanie, czy ja też pójdę do polityki. Well, are you going to get into politics? Are you going? Moja odpowiedź była nie, to mnie nie interesuje. Ale to ich nie satysfakcjonowało i drążyli dalej. Więc żeby stanowczo zakończyć tę kwestię, powiedziałem wprost. Poza tym, że mnie to nie interesuje, to jestem też ateistą. Co wyklucza mnie w wyborach na każde wyższe stanowisko. Tak czy owak. I have no interest in that. And besides, I'm an atheist, so I couldn't be elected to any high office anyway. Okay, that did end that line of questioning. Okay, to zakończyło pytanie. Ale potem ludzie zaczęli czytać. No i spotkało się to z dużą złością, nawet pośród moich znajomych. Pytali, jak ty tak mogłeś powiedzieć? You know, how could you say this? And it surprised me. I to mnie naprawdę zdziwiło, bo do tej pory nie zdawałem sobie sprawy, że ludzi może tak interesować moja niewiara. A ja nigdy nie interesowałem się cudzymi wierzeniami, dopóki oczywiście religia nie starała się mi czegoś tam narzucić. Więc zakładałem, że to działa w dwie strony, ale oczywiście nie miałem racji. I myślę, że dla religiantów ateizm jest bardzo kłopotliwy, ale niekoniecznie dlatego, że chcą, żebyś z nimi szedł do nieba. On po prostu skutecznie podcina ich wiarę. Dlatego nie trawią ateistów.
There's a psychology going. Kryje się za tym cała psychologia ludzkiego gatunku dotycząca religijnych wierzeń. Our species to understand the psychology of religious belief. Oczywiście one pomagały ludziom, czego były nawet jakieś ewolucyjne podstawy, szczególnie jeżeli chodzi o grupy. Ludzie mogli dzielić jakąś wspólną historię, co ich wiązało ze sobą. W przeciwnym razie ewolucja pozbyłaby się religijnych wierzeń. Niemniej jednak teraz, kiedy nie żyjemy w małych grupach, nie ma to już znaczenia. Nie musimy się martwić, że sąsiednie plemię, które wierzy w innego Boga, przyjdzie i nas zaatakuje. Poza tym teraz wiemy o wiele więcej niż kiedyś. Jednak cała ta psychologia religiantów pozostała. Czują się bardzo zagrożeni, gdy u kogoś widzą brak wiary. No i też odpowiednio mocno reagują. By somebody's lack of belief, and they react very strongly to it, very harshly. Tak, bardzo fajnie opowiada, świetnie się go słucha, porusza wiele ciekawych kwestii, jak mówię, oczywistych niby, ale to trzeba jeszcze złożyć do kupy, jako ładnie przedstawić, z poczuciem humoru, zgrabnie. I nie wiem, czy macie te same odczucie, że od niego bije taka skromność. Po prostu jest normalnym człowiekiem skromnym. Nie zadziera nosa, bo to syn prezydenta, absolutnie. Człowiek, z jakim chciałoby się na co dzień poprzebywać, pogadać. I dobry, też dobry człowiek po prostu, nie tylko mądry, ale i dobry, o czym za chwilę się też przekonamy w następnym fragmencie, kiedy mówi o moralności Biblii, a więc wracamy do podobnych tematów, dlatego chciałem to wszystko dzisiaj zestawić tak razem, a zaczyna się ten następny fragment od odpowiedzi na pytanie, czy czuje się, że jest odważny, mówiąc takie rzeczy publicznie. Yeah, I don't feel terribly brave. Wcale nie uważam się za szczególnie odważnego, kiedy mówię o tych sprawach. I tutaj nie chodzi o jakąś wiarę, tylko po prostu brak tej wiary. It's a lack of belief. You know, all I'm saying is. Mówię tylko tyle, że ludzie wierzą w przeróżne rzeczy, a ja nie wierzę w coś, na co nie mam dowodów. I don't believe things without evidence or reason. To samo tyczy ogrodowych skrzatów, świętego Mikołaja i przeróżnych bogów, w jakich ludzie wierzą. I zawsze lubię przypominać ludziom, że każdy jest ateistą. I tak amerykańscy chrześcijanie, których jest większość, nie wierzą w Allaha. I podobnie w ogromną ilość innych bogów. I dlatego też w odniesieniu do nich każdy jest ateistą. Każdy odrzuca tysiące bogów, którzy pojawili się przed ich bogiem. I tylko wybiera tego jednego swojego. A ja tylko pozbywam się jednego boga więcej. I to jest takie proste. Nie ma wcale większych dowodów na istnienie tego konkretnego Boga niż tysięcy innych. Pokaż mi jakieś dowody, to może wtedy wszystko przemyślę. Ale w obliczu ich braku nie uwierzę. No, ale jak odpowiesz na typowe pytanie, że bez Boga nie możesz być dobrą osobą? Wiesz, możesz być dobrym w ten sam sposób, jak każda inna osoba może być dobra. A jeżeli chodzi o Pismo Święte, to jakby tu powiedzieć, bije z niego wątpliwa etyka. Oczywiście są tam też i dobre rzeczy, z którymi każdy z nas się zgodzi. Typu traktuj innych tak, jakbyś chciał, żeby ciebie traktowali. Chociaż pewno można by to ładniej powiedzieć. Ale wiesz, moralność jest wypracowywana przez ludzi. A święte księgi były pisane 2000 lat temu i taka wtedy moralność panowała. Dla tych ludzi była ona z najwyższej półki i właśnie oni pisali. Szkoda tylko, że nie skoncentrowali się na starożytnych prądach, jak epikuryzm czy stoicyzm, a poszli w monoteizm, Stary Testament i podobne rzeczy. Myślę, że jeżeli nasz gatunek ma przetrwać, to musi wyzwolić się z zabobonów. Widzisz, ja też nie wierzę w astrologię, ale inni niech sobie wierzą. Tylko nie chciałbym, żeby moje społeczeństwo było rządzone według astrologicznych zasad. Wspomnieliście moją przemowę z roku 2004 odnośnie badań nad komórkami macierzystymi. Oczywiście byłem tym zatroskany, ale myślałem znacznie szerzej. Miałem na myśli to, że ludzie religijni często odrzucają zdobycze nauki. Widzimy to teraz na przykład ze zmianą klimatu. Wypierają fakt, że człowiek to może powodować, a poza tym mówią, że nie ma się co
co martwić, bo wszystko jest i tak w rękach Boga. And God always changes the climate one way or the other. Well, Bóg i tak zmienia klimat, tak jak sobie tego życzy. Come on, people. Ludzie, obudźcie się wreszcie. Musimy do tych kryzysowych spraw podchodzić z rozumem, a nie zabobonami. With reason and not superstition. You know, this is the problem when somebody's private belief, which i to jest właśnie ten problem, jeżeli czyjeś prywatne przekonania torują sobie drogę do polityki i kończy się to często destruktywnie. In a way that is really often very destructive. Tutaj zrobię przerwę po kolejnej porcji fantastycznych spostrzeżeń, refleksji. Jak to fajnie, jak ktoś nie używa tej filozoficznej gadki, nie odwołuje się do myśli filozoficznych. Jak, po co? Po prostu normalny człowiek zdroworozsądkowy XXI wieku, myślący. No i chciałem tutaj na jedną rzecz zwrócić uwagę. On powiedział tam, że w 2004 roku brał udział w kampanii, publicznie się wypowiadał przeciwko tym wariatom chrześcijańskim, którzy próbowali blokować pracę nad komórkami macierzystymi. Bo u nas to jest mniej znana rzecz, ponieważ nie mamy tak rozwiniętej nauki, wiadomo, reszta jest bardzo analogiczna, natomiast tutaj było mniej o tym, a tam w tych okolicach 2004 roku było bardzo gorąco. Wojna o te komórki macierzyste i on już wtedy zabierał głos, był aktywny, także jego aktywność tam, aktywizm sięga dosyć daleko. W głąb. A teraz będzie właśnie o aborcji tej nieszczęsnej i poruszy tutaj sprawę tak wkurzającą mnie, kiedy słyszę te dyskusje bez przerwy u nas. Już to kiedyś mówiłem, ale powtórzę, że nikt nie mówi, tutaj nie ma żadnej symetrii. Jeżeli widzimy dwie strony, to zawsze słyszymy, to ci mają swoje argumenty, ci swoje, musimy jakieś kompromisy wypośrodkować. No nie, tutaj nie musimy niczego tutaj symetryzmu uprawiać, bo tylko jedna strona narzuca drugiej to, co narzuca, a my niczego nie narzucamy. No i właśnie on o tym też fajnie tutaj mówi. Religion by its nature, most religions anyway, by their religie już ze swojej natury, no przynajmniej większość z nich są autorytarne. No i widzimy to bardzo dobrze, kiedy na przykład przychodzi do tematu aborcji. Tylko jedna strona mówi drugiej, co ta ma robić. There's only one side trying to tell the other side what to do. Bo mamy tu stronę antyaborcyjną i tą drugą, która pozostawia wybór. Pro-choice side. The pro-choice side is simply saying, i ta za wyborem mówi, że nie jest to kwestia do legislacji i trzeba to pozostawić indywidualnemu sumieniu. A więc każdy musi decydować za siebie. No oczywiście z pewnymi limitami, co jest zrozumiałe. But the religion. Natomiast strona religijna twierdzi, że to my znamy odpowiedź i musisz się podporządkować naszym wierzeniom. Must ascribe to our beliefs around this. You cannot do this. Tego ci nie wolno robić, a tamto musisz zrobić. I to są zupełnie dwa inne spojrzenia na życie i ludzkość. On life and humanity. No więc właśnie, bardzo fajnie zauważył ten wpisany w każdą religię aspekt, że ona musi narzucać. Już samej definicji musi, jej wyznawcy muszą nam moralność narzucać, bo oni czują się wyżsi moralnie. Podczas gdy my pozostawiamy im wybór. I to jest to samo w każdym kraju z religijnymi ludźmi. Wszystkie analogie są zachowane. I on to jeszcze mówił przed tymi wydarzeniami, jakie teraz się dzieją w Ameryce. My je z aborcją widzimy, obserwujemy. To samo co u nas. Fanatycy religijni, chrześcijańscy próbują zablokować aborcję, wprowadzić do konstytucji zakaz, no i trwało to teraz wojna. Bo to jest też tak, jak on wspomniał, czują się teraz słabsi, że grunt im się usuwa pod nogami, tracą kontrolę i stają się przez to bardziej zdesperowani, źli, agresywni. No i na razie wygrywają, ale z drugiej strony zachodzą bardzo pozytywne procesy. Jak też mówi, od czasu tego pierwszego spotu Wolność od religii w 2014 roku, kiedy to bycie jeszcze otwartym ateistą było czymś bardzo rzadkim w Stanach, to przez te wszystkie lata, teraz ankiety pokazują, że najszybciej rosnącą grupą religijną w kraju są właśnie bezreligijni, bezwyznaniowcy, szczególnie pośród młodzieży. When I first recorded that commercial back in 2014, being openly atheist in America was still fairly uncommon. Today, the fastest growing religious group in the country is the non-religious, especially among the young. Oczywiście bezwyznaniowość nie oznacza jeszcze ateizmu samego, ale i tak idzie to w pozytywnym kierunku. Tak jak i u nas, rzeczy dzieją się w różnych kierunkach naraz. Przeżywamy ciemnotę katolicką chyba największą od czasu wojny.
nasze oszołomy jadą po bandzie, organizują mszę, taka jak ta, za infuzję Orlenu z Lotosem, z Obajtkiem na czele i bardzo dobrze, tylko więcej takich mszy świętych, bo my, jeszcze raz powtarzam, nie chcemy żadnej poprawy tego kościoła reformacji, chcemy, żeby tam było jak najgorzej, jak najśmieszniej, żeby on się powoli stawał memem tylko, żeby ludzie odchodzili zdegustowani od niego, a potem od samej religii. Także ogólnie jestem pozytywny. Kiedy obalimy pisiorów, to z kolei ta piłeczka odbije się w naszą stronę. A teraz ciężko na to pracują, żeby właśnie odchodzili od kościołów. Kościół sam robi wspaniałą za nas robotę. Także kończę tym optymistycznym chyba akcentem. I mam nadzieję, że się nie nudziliście przez tą godzinę. Dla tych, którzy czują się stłamszeni właśnie w katolickich rodzinach, był to powiew takiego świeżego powietrza w postaci Rona Regana, tego wspaniałego człowieka. Jakaś tam zachęta, otucha. No a ci, którzy są poza tym, ale mogli się czegoś dowiedzieć o nim, co nie wiedzieli, w ogóle o takim nie wiedzieli człowieku, to też mam tutaj satysfakcję, bo po to jest ten kanał właśnie, żeby o takich rzeczach mówić. Także kończę na... jeszcze chciałem podziękować kilku osobom za wsparcie, do których nie mam maila, żadnego kontaktu. Jest to tylko ostatnie osoby, wspomnę: Arleta, Szymon, Zdzisław, Edyta. Bardzo, bardzo, kochani, wam dziękuję, jesteście wspaniali i no tak jak mówię, zachęca mnie to do następnego materiału, który niebawem się ukaże, może jeszcze w tym miesiącu. Także na razie, do zobaczenia i do usłyszenia. Czołem!